Cześć, mam na imię Marta, witajcie na moim kanale Tana M. Dzisiaj zapraszam na film, w którym porównuję książkę Mężczyzna imieniem Owe do filmu Mężczyzna imieniem Otto. Zapraszam! Mężczyzna imieniem Owe Fredricka Beckmana. Przeczytałam tą książkę ze względu na dużą ilość poleceń ostatnio na BookTubie i przez pierwsze parę dziesiąt stron byłam dosyć zawiedziona. Stwierdziłam, że jest to książka mówiąca o zmierzłym starym chłopie. I nie umiałam tego zrozumieć, co może być w tym fajnego, skoro czytamy o mężczyźnie, który narzeka na wszystko, wszystko mu nie pasuje, do wszystkich ma pretensje. Jego głównym zajęciem jest fakt, że wychodzi o 6 rano i robi obchód po całym osiedlu, sprawdzając, czy sąsiedzi wyrzucają dobre śmieci do dobrych śmietników, czy nikt nie zaparkował w złym miejscu, czy czasem pies nie nasikał na trawnik. No, człowiek, który jest tak człowiekiem problemowym, że bardziej się nie da. I mnie to tak męczyło, miałam, no fajnie, no ale co może być w tym pięknego? Bo wszyscy się zachwycali, że wzruszające, że piękne. I rzeczywiście, i wzruszające, i piękne. Książka się rozkręciła gdzieś od, nie wiem, setnej strony. Zaczęliśmy tutaj poznawać historię Owego. I historia Owego była smutna i piękna jednocześnie. Okazało się, że Owe musiał od samego początku radzić sobie w życiu samodzielnie. Stracił bardzo wcześnie matkę, żył tylko z ojcem, który też odszedł, kiedy on miał paręnaście lat i od razu musiał iść do pracy, musiał walczyć w tym swoim życiu o to, żeby przeżyć i żeby żyć godnie. Później dowiadujemy się, że Owe nawet miał taką swoją wielką miłość, jego żonę. I w taki piękny sposób opisuje tą żonę, że ja byłam zachwycona. To było tak poetycko opowiedziane, że ja sobie nawet zaznaczyłam jeden fragment. Było, że Owe widział świat na czarno-biało, a ona była jego kolorami, była wszystkimi jego kolorami. Owe robił półki z drewna, a ona wypełniała je książkami. To ona zawsze mówiła, a Owe słuchał. I nagle, kiedy jej zabrakło, to Owe nie wiedział, jak sobie w tym życiu poradzić. I ten cytat jest tak piękny i tak prawdziwy. I nagle rozumiemy, dlaczego ten mężczyzna zachowywał się tak, a nie inaczej, co nim kierowało. I dowiadujemy się, że on tą żonę stracił. To jest akurat nieduży spoiler, ponieważ dowiadujemy się na początku książki o tym. I tak samo w filmie, na który dzisiaj się wybieramy, jest to nawet w zwiastunie jedna z głównych informacji. I później poznajemy Owego, jak próbuje sobie poradzić po tej stracie właśnie ukochanej żony. I ta cała nasza historia to jest właśnie historia, z którą my płyniemy z Owym, prawdopodobnie tak. I naprawdę książka przegenialna. Dla mnie to jest powieść, którą oceniłam na 5 gwiazdek. Była bardzo wzruszająca i piękna. Naprawdę napisana takimi słowami. Była napisana bardzo oszczędnie w słowa. Na początku było to dla mnie dziwne, bo te zdania były tak prosto złożone i każdy z tych rozdziałów był tak zatytułowany. Poznajemy na przykład mężczyznę imieniem Owe kupuje komputer. I mamy o tym, jak mężczyzna imieniem Owe kupuje komputer. I jak się wykłóca tam właśnie w tym sklepie o ten komputer. Więc to było wszystko tak prosto napisane, tam nie było zbędnego słownictwa, tam wszystko było takie wyważone, ale tym samym tak pięknie napisane, że fantastycznie się to czytało. Pomysł na ten film to jest właśnie porównanie książki do filmu. Skąd mi to przyszło? Ja nie miałam pojęcia, że ten film wyszedł. Jak przeczytałam tę książkę, to miałam takie bardzo dziwne skojarzenie, że Owe w młodości, bo później na starość już nie, ale w młodości trochę mi przypominał Forresta Gumpa. I miałam takie, że te zachowania takie trochę z Forresta Gumpa.
I sobie wygooglałam właśnie tą książkę, chciałam posprawdzać różne opinie innych osób, recenzje, jak inni to też postrzegają tą książkę. I pierwsze, co mi wyskoczyło, to, że jest film. I ja się zdziwiłam, że tam główną rolę gra właśnie Tom Hanks, czyli właśnie nasz Forrest Gump. I o jak on tam pasuje. I stwierdziłam, że chcę nagrać film, który będzie porównywał książkę do filmu. Możliwe, że to będzie taka seria, gdzie będę łapała tej za inne też, może nawet seriale. Chciałabym, żeby czasem film wygrał, bo przeważnie, jak już czytamy coś, to oceniamy to, że ta książka jest lepsza niż film, ale nie zawsze tak jest. Czasami ta ścieżka dźwiękowa, czy w ogóle te obrazy, które są w tym filmie, jeszcze tak bardzo podkręcą tą historię, że niejednokrotnie było tak, że film nawet bardziej mi się podobał od książki. Zobaczymy, jak to będzie w tym wypadku. Jeszcze jestem przed tym, jak ten film widzieliśmy. Za chwilę też wstawię przebitki, jak z Michałem właśnie na ten film jechaliśmy i później moją opinię, może on też się coś odezwie, zobaczymy. Jestem bardzo ciekawa, jak oni to zrobią, ponieważ sama książka głównie opiera się na wspomnieniach i na przemyśleniach owego. Więc to też jest bardzo duże wyzwanie, żeby nakręcić film, który o książce, która głównie opiera się na tym, co się dzieje u człowieka w głowie. Na przykład takim porównaniem to jest Módl się, kochaj, które ja kiedyś bardzo lubiłam i sama książka polegała głównie na tym, że była to podróż w głowie głównej bohaterki i wszystkie te jej przemyślenia były tam pokazywane. No i ciężko to później zagrać w filmie, no bo co? Ta aktorka później tylko je tą pizzę, ale tak naprawdę nie ma pokazane w głowie, co ona myślała jedząc tą pizzę. Nie wiem, czy rozumiecie, o co mi chodzi. Więc bardzo ciężko jest nagrać takie filmy, w których no, głównym jakby wątkiem jest to, co się dzieje w tych przemyśleniach aktora. Także jestem bardzo ciekawa i wrócę do Was z recenzją i z moim podsumowaniem i filmu, i książki na sam koniec. Także zapraszam. Przechodzę do Was na następny dzień, jesteśmy po seansie i mogę Wam powiedzieć, że film podobał mi się bardzo. Byłam nastawiona sceptycznie, jak widzieliście, ze względu na to, że w książce było bardzo dużo wspomnień, bardzo dużo przemyśleń głównego bohatera, a w filmie bardzo ciężko jest przedstawić właśnie taki zabieg. Chciałam powiedzieć, że podobało mi się bardzo przede wszystkim to, jak dobrali aktorów. Wydaje mi się, że jest to naprawdę strzał w dziesiątkę. Tak właśnie sobie wyobrażałam tych aktorów, mimo że było to zmienione wszystko na wersję amerykańską. Tego nie rozumiem, ale mimo wszystko bardzo dobrze dobrani aktorzy. Marisol, czyli Parwana książkowa, była tak zagrana, że ja miałam uśmiech cały czas na ustach i do teraz sobie wspominam, jaka to była ciepła, wspaniała postać. I gdzie myślałam, że show skradnie mimo wszystko Ove, czyli filmowy tytułowy Otto, no to wydaje mi się, że ona była tutaj najważniejsza. Czyli sąsiadka, która wprowadziła się do domu obok. Tak jak mówiłam, zostało to wszystko zmienione na amerykańskie realia. Nie rozumiem tego. Zostały zmienione imiona nie tylko owego, ale właśnie czy sąsiadów. Przepraszam za wszystkie dźwięki tutaj, to koty. No niestety nie można tego kontrolować. Czy sąsiadów. Sonia została jedynie chyba, to było to samo imię. Oprócz tego wydaje mi się, że film bardzo dużo zyskał, było przepięknie to zekranizowane. Wszystkie uczucia były tak przedstawione, że ja siedziałam i miałam cały czas łzy w oczach. Końcówka była przepiękna, może troszkę zbyt cukierkowa, ale no
No właśnie o to chodziło. Także wydaje mi się, że no, nie mogę wybrać tego, co wygrało. Czy książka, czy film? Mimo wszystko, gdzie ja byłam przekonana, jadąc na ten film, że książka wygra na 100%, bo byłam nią zachwycona, no to film podobał mi się równie mocno. Wiem też, że jest film z 2015 roku, Mężczyzna imieniem Ove, i jest to film szwedzki, więc jestem bardzo zainteresowana tym. Nie wiem, czy jest gdzieś dostępny na jakichś tej streamingowych platformach, ale na pewno będę chciała go zobaczyć i zobaczymy, czy będzie lepszy czy gorszy od tego, który widzieliśmy wczoraj. Wiem też, że był nominowany do Oscara, ten z 2015 roku, więc jestem bardzo ciekawa. I no powiem Wam, że muszę podsumować to jako remis, ponieważ i film, i książka są moimi dwoma nowymi miłościami i wydaje mi się, że do filmu wrócę jeszcze nie raz, ponieważ był bardzo ciepły, dialogi były napisane w taki sposób, że były bystre, szybkie takie, że łapały za serce i były śmieszne, więc no czego chcieć innego od właśnie takiego filmu. Co mnie jeszcze zdziwiło, to właśnie ta zmiana na wszystko, co jest amerykańskie, i zmieni również auto Saba, którego kochał. I no to było też takie niefajne, że to było takie pozmieniane. No ale nic, no trudno, no tak sobie zrobili, Amerykanie muszą mieć wszystko to, co amerykańskie, no i sobie tak zmienili. No i trudno. Zobaczymy tą szwedzką wersję jeszcze. Na razie mogę Wam polecić, idźcie do kina, bo jeszcze leci. I no co, zapraszam do subskrybowania. Widzimy się w następnym filmiku. Mogę uchylić rąbka tajemnicy, że przyjdzie do mnie całkiem sporo książek i pokażę to wszystko w Book Haulu i będę robić otwarcie na żywo. Zapraszam. Do zobaczenia.